Budynek dawnego domu dziecka w Jastrowiu stał pusty od 2 lat. Starostwo powiatowe wystawiło go na sprzedaż. Kupców jednak nie było. Teraz podczas wojny za naszą wschodnią granicą narodził się pomysł na zagospodarowanie obiektu. W związku z wojną na Ukrainie chcemy ten budynek przeznaczyć również na utworzenie domu dziecka dla dzieci z Ukrainy. Budynek praktycznie jest w dobrym stanie. Wystarczy uruchomić ogrzewanie i odświeżyć ściany. Pierwsi wolontariusze już zgłaszają się do pracy i deklarują pomoc w przygotowaniu budynku na przyjęcie dzieci. Jedna z warszawskich fundacji chce kupić potrzebne meble. Sprzęt AGD dostarczy firma Amika. Pomocną dłoń wyciągnęli także wolontariusze z Szamocina, gdzie w tydzień udało się przygotować podobne miejsce dla sierot z Ukrainy. Jak mój szwagier, który był w tym domu dziecka wraz z moją żoną, udostępnili post, że jest taka akcja w Jastrowiu. Nie czekałem ani chwili, ponieważ chciałem się podzielić naszym doświadczeniem. Nauczyliśmy się przez te 14 dni wiele. Mamy również różne zasoby, których nie potrafimy już wykorzystać w samym Szamocinie. Z Szamocina do Jastrowia trafią biurka, komputery, monitory czy zasłony. Póki co nie wiadomo, ile osób trafi do nowego domu dziecka. Prawdopodobnie będzie to około 50 osób.